Magnificencjo, wielce szanowna pani rektor Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika, wielce szanowny panie ministrze, panie profesorze, szanowni przedstawiciele władz Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, szanowni panowie dziekani, szanowni przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej na czele z panem sekretarzem generalnym, wszyscy wielce szanowne panie i panowie rektorzy gościnnie przybyli na uroczystość inauguracji roku akademickiego, szanowne panie i panowie profesorowie, wszyscy dostojni obecni goście, wielce szanowni przedstawiciele kadry naukowej uczelni, drodzy studenci. Serdecznie witam całą społeczność Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika. Cieszę się, że ten szczególnie uroczysty dzień w życiu uczelni mogę świętować wraz z Państwem w gronie znakomitych naukowców współpracujących ze szkołą, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także jej studentów i doktorantów. Dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie unikalnego środowiska akademickiego, którego wyróżnikami są interdyscyplinarność i charakter międzynarodowy. Szczególne wyrazy uznania kieruję ku pani rektor, profesor Gertrudzie Uścińskiej, której długoletnie doświadczenie w kierowaniu instytucjami publicznymi oraz działalności akademickiej ma nieocenione znaczenie dla kształtowania nowej uczelni, jaką jest Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Fundamentem państwa uczelni są ideały wyznawane przez jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach, nie tylko polskich, lecz także, a może przede wszystkim światowych, człowieka oddanego nauce i ojczyźnie. Na słynnym obrazie Jana Matejki astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, można dostrzec tytułowego bohatera podnoszącego oczy znad ksiąg ku niebu. Z jednej strony wiedza, gromadzona i rozwijana przez ludzi, a z drugiej zwrot ku absolutowi. Świadomość tego, że obiektywnej prawdy uczony zawsze poszukuje w niczym innym, jak tylko w stworzeniu. To alegoria wyjątkowo pasująca do człowieka nauki, ale przecież zarazem człowieka wiary. Państwo w szkole jego imienia podążają drogą wytyczoną przez patrona, pokorni wobec świata, a zarazem dążący do odkrycia wszelkich jego tajemnic. Dziś życzę Państwu badawczej odwagi i nieustępliwości, które przyczyniają się do rozwoju nauki, a z całą oczywistością będą przyczyniały się do rozwoju uczelni. Podobnie jak w wielu ośrodkach akademickich w Polsce, również i tutaj, społeczność uczelni powraca do wytężonej pracy, podejmując nowe wyzwania i wyznaczając ambitne cele na nadchodzący rok akademicki. Każdy nowy etap wiąże się jednak z refleksją nad sobą, nad obraną edukacyjną ścieżką, a także nad tym, jak efektywnie kontynuować kształcenie i poszerzać wiedzę. Życzę wszystkim Państwu i wykładowcom, i studentom, aby kroczyli Państwo przez najbliższe miesiące jasno wytyczonymi ścieżkami i by kolejny etap podróży przez świat nauki przyniósł wszystkim Państwu i uczelni znakomite owoce. Niezależnie od okoliczności i uwarunkowań, w których podejmują Państwo działalność naukową, nie zmienia się sens jej misji. Jest nim dobro człowieka. Czy nie właśnie to miał przed oczyma Mikołaj Kopernik, gdy przypatrywał się orbitowaniu sfer niebieskich lub gdy rozwijał zagadnienia ilościowej teorii pieniądza? Jak na ironię, choć usunął człowieka z centrum wszechświata, formułując teorię heliocentryczną, to dobro i rozwój ludzkości stanowiły dla niego najbardziej istotne cele. Jestem przekonany, że właśnie te wartości będą przyświecać również Państwu w nadchodzącym roku i w całej pracy akademickiej. Mikołaj Kopernik wiernie służył Polsce jako uczony, ale także jako urzędnik państwowy i dyplomata. Wykształcony w Akademii Krakowskiej,
oraz na uniwersytetach w Padwie i Bolonii zdecydował się na powrót w rodzinne strony. Tu zbudował przyszłość swoją i ludzi, którzy go otaczali. Ta troska o ojczyznę cechuje także szkołę główną, dumnie noszącą jego imię, jak również projekt Akademii Kopernikańskiej, skoncentrowany na tworzeniu impulsów rozwojowych dla polskiej nauki. Gdy w marcu 2022 roku występowałem z inicjatywą ustawodawczą, która zapoczątkowała cały ten projekt kopernikański, jak mówimy, miałem przeświadczenie, że jest to wielka szansa dla naszej nauki i szkolnictwa. I to przekonanie pozostaje dzisiaj we mnie równie silne jak wtedy. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a mimo tego już może poszczycić się osiągnięciami. Gratuluję Państwu udanej współpracy z ponad setką naukowców, wykładowców i specjalistów z całego świata, jak również pozyskania niezwykłej międzynarodowej kadry w większości złożonej z uczonych zagranicznych. Gratuluję kongresów i konferencji zorganizowanych w minionym roku akademickim. Akademia Kopernikańska oraz Państwa Szkoła realizują zadania istotne dla polskiej nauki i mogą liczyć na moje nieodmienne wsparcie. Polska nauka potrzebuje rozwoju, energii i odważnego spojrzenia w przyszłość. Ale by dobrze się rozwijać, potrzebuje stabilności i kontynuacji ważnych, ambitnych inicjatyw. Dlatego jako prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem orędownik projektu kopernikańskiego, życzę dziś Państwu spokojnego, harmonijnego rozwoju w rozpoczynającym się roku akademickim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.